They are heartless, godless barbarians. Cześć wam, z tej strony Składzik, witam was na kolejnym odcinku Assassin's Creed Valhalla. Jest nasz setny odcinek. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, wyruszymy do Ludenu. Jest ta lokacja dostępna od samego początku, od kiedy przybyliśmy do Anglii, ale myślę, że nie jest za późno, aby tam się zebrać i ogarnąć tą lokację w pełni. Tym bardziej wybudowaliśmy muzeum ostatnio w klucie przystani i dostaliśmy akurat misję w tym regionie. Tak więc będziemy mogli dwie misje złapać za jednym zamachem, a nie po prostu wracać raz na jakiś czas tam w tym regionie. A my zakończmy jedzenie Eivora, no i ruszajmy do Ranvi odebrać tą misję. You look well. Mamy też tutaj ogólnie od dłuższego czasu ten questik z Ranvi. Ale tak brzmi dla mnie, tak jakby to był jakiś randka, flirt. A tym bardziej Sigurda nie ma, jest w niewoli, więc nie chciałbym w ten sposób z bratem się kłócić, więc zostawmy sobie Ranvi w ogóle na kiedy indziej. Może będzie taki moment, kiedy będziemy mogli to zrobić. Jak już na przykład oni nie będą razem, a my się weźmy za ten Luden. Tym bardziej co mówimy, to niektóre miejsca. Mamy Grand Beachshire, jak widzicie na samym początku, gdzie udano się zdobyć. Oxenfordshire, Lancaster, Stirrupshire. No i wschodnią Anglię na razie zaliczoną. No i nam zostały takie miejsca jak Nottinghamshire, który jest na wysokim poziomie mocy. Oprócz tego oczywiście mamy też Luden. Widzicie, 90 poziom mocy nam potrzebny, więc od samego początku, no i nowe miejsce, cent, sugerowana moc 130. Ale na razie się zajmiemy naszym Ludenem, bo może być później tak, że pójdziemy tam, będzie nam za łatwo tam w ogóle działać, więc i tak myślę, że będzie trochę za prosto. But it resists all attempts to be held. Itham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there, and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. No i udajmy się tam. Pamiętajmy, że to jest chyba największe miasto w tym całym Assassinie. Może w jakimś tam dodatku jest większe miasto. I zaczynamy mury i cienie. Ciekawie to brzmi na sam początek. No i tak się zastanawiam, czy coś tu jeszcze może przygotować się z jakąś bronią. A jakbyśmy się nie szykowali, to już będziemy się widzieli gdzieś blisko tego Ludenu, tego miasta. Here.
No i dotarliśmy tu niedaleko właśnie tego miasta. No i zaraz tu się trochę rozejrzymy. Zoga mi się tak raz zatrzymała tutaj przy brzegu. No, patrząc na mapę, nie wiem, powinno być tu jakieś miejsce do zacumowania. Ale w sumie w sam raz do naszego questu mamy jakieś tu po drodze bogactwa, ale na razie sobie je zostawimy. Skupimy się na samym zadaniu. Może być tak, że wykonamy jakieś miejsca z bogactwami i tak naprawdę powrócimy w tym samym miejscu, a chciałbym to uniknąć. Tu mamy z tym questem, co wybudowaliśmy muzeum w naszym osadzie. Tak więc wiemy, gdzie mamy podążać. No i odhaczmy ten właśnie zadanie. Właśnie mamy tu poszukiwać sojuszników. Tym bardziej, że to miasto, jak tam widzieliście napisane, jest pogrążone w chaosie. Przywołujemy naszego wierzchowca. Szkoda, że na krowie nie możemy jeździć. Czasem byłoby z tego zabawne. Ale jak widziałem, chyba są skórki takie dosyć nietypowe. Chyba na wilku możemy też jechać, ale dopóki nie mam za darmo tego, nie będę specjalnie wydawał kasy na jakąś tam skórkę, bo to nie jest nam koniecznie potrzebne. Tym bardziej, jak widzicie, nadal jakieś nowe lokacje. Staram się z wami przebyć tą drogę, żebyście też wiedzieli mniej więcej, jak dotarłem do danego celu. I rozpoczęty właśnie mamy wątek Luden. Miasto ogarnięte wojną. Jestem ciekawy, jak to będzie pokazane na samym początku. Z kim będziemy rozmawiali, bo nie mamy konkretnej osoby. Mamy zaznaczone miejsce. The Cripple Gate of London. Might find an official worth his salt here. Chyba o nim mowa. I beg patience all. We'll have this rack cleaned up in no time. Keep it steady, huh? The Olaf. Hey, where are Master Ame? You'll be on your way shortly, huh? Something of a shepherd, aren't you? I can feel that way, aye. Can I help you with something? The governor's burr. I would like to speak with him, if I can. Ah, the governor Trigger. Good and fair Dane come to London 4 years back. Trigger? Aye, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner of knavery. Stow! Avgos wants his cut of the summer harvest. Shit, Carl. Huh? What's the holdup? We're talking. Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgos wants more, he can petition for it. Petition for it? Well, you can tell that old mud merchant. And if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it! That is filthy. Bob for it! Czyli jednak też się to będziemy musieli pobawić chwilę, walcząc. Byłem przygotowany, że będzie tylko po prostu urywnik. A dobra, ciechajmy ich po raz dwa. Szkoda, że ich nie możemy normalnie uciąć im głów, byłoby szybciej. Ale to z tym, że dostał prosto swoje jąderka, to było ostre. God in heaven, you fight like the devil stolen your bread. You give some hard knocks yourself. Rold, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then,
You've some dealings with Governor Trigger, was that it? I will have dealings with any who can deliver fair friendship with my Raven clan. If that is you, then all the better. Ah, no. Trigger's your fellow. I'm the Shire Reeve of Lunden's westerly half. I keep things ordered and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stowe's my name. Stowe of Lunden. Nie no, nie będziemy radzić tutaj sobie flirtu. Mamy też miło cię poznać. Takie dosyć przyjemne, miłe. Zaproś mnie do waszego przywódcy, to jakby... Mielibyśmy mu rozkazywać, być tacy zadufani. Ja bym wziął miło cię poznać. It is good to meet you, Reevestowe. London sits on sturdy shoulders. To be fair, I'm not the only Reeve. There are two of us now, and the governor to boot. We do our best in these times, wild as they are. Take me to your governor, though. He sounds like a man worth knowing. Right then. Station field, flock shepherded, and off to Trigger we go. Tym bardziej, że coś czuję, że z nim będziemy musieli się z nim pojednać też. Thugs, Dane Hammer. Więc bądźmy też mili. We have a settlement to the north, just off the River Neen. Well, I owe you a great debt, Eivor. You're a worthy ally. Czyli trochę będziemy musieli się przejść z nim. Super. This is London, a city built by giants. So they say. She's an old place, as early as they come. But there's a mystery here I quite adore. I was raised here, in fact. Learned the scriptures of Christ's apostles in Lundenwich. I was Saxon Burra, just past the western walls. You're not a priest, are you? No. No, I was raised by them. And for a penniless bastard, I turned out pretty well. A penniless bastard, and now London's fearless Reeve. Well, it's Trigger who saw something in me. He judges not the circumstance of my birth. His two hands, left and right, are me and a Dane-born soldier, Erke. Erke's an orphan of the last Viking horde to put down in Lunden for a season. 2 or 3 years back now, it must have been. It's through Trigger I met Erke, and now we Reeves walk the city like parents looking after our children. A native son and an imported Dane. See, London's a city built of many pieces. No, widzimy, docieram do celu. Wait. Something's wrong. Iron on the air. This blood is fresh. These were good men. What's happened here? No, łatwo na pewno nie miało być. Więc jak widzicie, chyba będzie co robić. Zobaczymy, jak tutaj to sobie ogarniemy. God, no! No, no, no! It took 3 arrows to kill him. The next 12 were an insult. Oh, Lord. Deliver these men with the light of thy countenance visiteth and shines upon them. You've no need for outsiders, Stowe. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fatter those men, Stowe. It can't go on like this. No i pytanie, no. Na razie bym przypuszczał, by wziąć może czy to ciało na pewno Drygra, bo nie ma tak naprawdę głowy, jakbyśmy zauważyli. Też nie chcę tu nikogo obarczać, a chciałbym mieć pewność, czy przypadkiem dobrze widzimy. If this one had a head, you'd be calling him Trigger, yes? Your governor. God above, the man is dead. Some respect, please. We'll get along well, you and me. You must be Erke, London's second Reeve. Erke Bodilson, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second Reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. He came to meet with Trigger, to seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man, and that got him here. Have you found anything? I just arrived. The killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Trigger had men with him at all times. How could the killers get through? They must have been known to him. Well enough to get close without suspicion. Good and holy Christ, that could be most... This letter,
Someone wanted us to see it. From Rome, went an order of heretics who worshipped the relics of a time before Christ. Erke, this was the letter he told us about. Said it contained fearful news about Lunden. It warns of three such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Wow, nawet mamy ładnie pokazane, jak to wyglądało mniej więcej. Co my tu jeszcze znajdziemy? O, tu mamy aż dwa miejsca. Three sets of footprints leave. Two average and one massive. To się zerknijmy od razu. Wszystkie ślady trzeba zbadać. A barber surgeon's tools. Sharp and precise for easy butchery. Must have been what was used to free Trigger's head from his neck. Jeszcze nam brakuje śladów. Albo jednego śladu. Zaraz zobaczymy, czy znajdziemy tak szybko. Tu mamy po jakieś bogactwo coś ogólnie. Teraz sobie zgarniemy. I mamy chyba liścik. List do Ubby. Ubu, mój wodzu i przyjacielu, mam nadzieję, że służy ci ten ciepły klimat. Choć w Ludenie nie zdarzają się takie chłody jak w Norwegii, deszcz pada tu niemal codziennie. Nieustannie czuję się jak smokła kura. To chyba tutaj powszechna przypadłość. Mimo to mury są krzepkie, a nasze spojrzenie pełne dobra. Nie tęskno mi do bycia wikingiem. Naoglądałem się już dość złotych złóż. Teraz mogę wreszcie spocząć na laurach i zająć się obmacywaniem miejskich dziewek. Jeśli będziesz miał dość sypiania na pokładzie albo iwara wiszącego ci u szyi, jak stryczek, zawsze znajdzie się tu dla ciebie wygodny tron. Twój towarzysz broni Drygr. Może jeszcze Ubę ogólnie to spotkamy, jak wykonaliśmy wcześniej tam w London Chester, któż to wie. Tu możemy chwilę pogadać, więc może też tu zagadajmy. I can't make head or foot of all this. I just can't. Look at us, sitting on our laurels, while Eivor does all... Ale nadal brakuje tutaj jednego miejsca na pewno, albo dwóch w ogóle. Gdzie to znajdziemy w ogóle? Gdzie to może być? Nic tu nie widać. O, tutaj jest, na samej górze. No, kto by to przypuszczał? Dobra, zaraz spróbujemy tam jakoś się dostać w ogóle. Tylko którędy? Może tędy jednak spróbujemy tak po prostu. Jak nie, to będziemy przeskakiwali po sianach jak małpa. O, na przykład na ten bal, na tą deskę, kto by to wolałby nazwać. Wow, mało brakowało, ale trzymaj się Eivor, wierzymy w ciebie. No i zbadajmy ten miejsce. I do not envy this man's death. Hang on, there's something in his hand. This was not Trigger's seal? No, it looks Roman in origin. Must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it even in death. Mayhaps it's what got him killed. I think I have a clear idea of what happened here. Trigger was shot where he sat. Probably as he read the letter. One of the guards grabbed the seal and tried to escape. He didn't. A second killer found him first. He met his end at the noose, lifted by the bigger man. A third attack took his eyes, then came for Trigger's head. Symbolic, maybe. Headless leader, eyeless gods. The killers were without fear. This killer was a message. Their footprints leave together, three sets, heading back to the courtyard. The letter mentions three heretics, named only by Monikus. The leech, the arrow, the compass. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Odd name. Three names, three killers, as you said. Baltersack. It could be anyone in London. Who can we trust? Only the people in this room, I fear. Even that would be unwise, until we know more. The arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain.
Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? I recognize that from the Mithraic temple. I passed it on the way here. No i to jest ciekawe, bo świątynia Mitry mi się kojarzy właśnie to, co ostatnio czytałem, też oglądałem. To było przed czasami właśnie Jezusa Chrystusa. Też takie miał bierzenia w połowie tak naprawdę, bo też było 12 apostołów. Po 3 dniach to bóstwo wstało w ogóle. To jest taka mała ciekawostka, którą ogólnie niedawno udało mi się w ogóle tak przesłuchać, poczytać. No i bym tak naprawdę zapytał się, co oni nam tutaj powiedzą na temat tej Mitry. Tym bardziej, że to były świątynie budowane. Kościół budował świątynie swoje, kościoły na tych właśnie miejscach, gdzie były świątynie Mitry tak naprawdę. A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. I've told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I can't leave him like this. He's... I need to... We'll get the church to see to it, Stone. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Only get some air from time to time. It reeks in here. Shall we, Broga? No dobra, idziemy z Erkiem. No już chyba się dowiedzieli. To arms! Defend Trigger! Well, now the locals have caught a whiff of this fatted mess. The temple is yours to explore, Eivor. It's to the east of here. I must wear my Reeve's face for a time. Keep away! Keep away! The fight is over. Town hall will follow soon. Czyli jeszcze lepiej, będziemy musieli sami jednak tam podążyć, sami to zbadać, sami się dowiedzieć. A to się znajduje mniej więcej w tym miejscu. No i tak naprawdę się trochę zdziwiłem naprawdę na temat tej świątyni Mitry, że to jest przedstawiona. A tu na temat sternika mamy kolejną zmiankę. Ogólnie to było chyba właśnie przed chwilą w trakcie rozmowy, jak Eivor omawiał to. Też zhaczmy sobie Fylkę. Jest to raczej już znany nasz przypadek do eliminacji. Ale ktoś by to przypuszczał, że ona. No i jeszcze sprawdźmy sobie kodeks. W kodeksie też coś mamy. Ciekawe, czy na temat Ludanu, czy może na temat osób. Osób mamy. Czyli prawdopodobnie o Stone i Erkie. No i tu mamy Stowę. Mimo swego niskiego pochodzenia, Stowę stał się dumą Ludanu. Zamiłowanie do pięściarstwa i sprawiedliwości sprawiło, że zamienił habit na oponcze szeryfa. Rządzenie Ludanem traktował jak sprawę rodziny, w której Drygr pełnił rolę ojca, Avgos brata, a Erkę jeszcze kogoś innego. No i zobaczmy też na Erkę. Erkę Bodilson to jeden z normańskich synów Ludanu. Jego motto brzmiało wszelkimi możliwymi środkami, ale stronił od podejrzanych układów i starał się bezwzględnie stać na straży prawa, kierując się w tym względzie wskazówkami szeryfa Stowego. Odpowiadając jedynie przed Drygrem, ci dwaj stali się zresztą nierozłącznymi przyjaciółmi i rzadko widywano ich oddzielnie. No i mamy właśnie na temat tych dwóch osób już omówione. My podążymy już tam do świątyni Mitry, która mnie dosyć mocno zdziwiła tak naprawdę, że tu była taka zmianka. Dopiero co czytałem i oglądałem na ten temat. No i myślę, że tak jak widzicie, dachami dosyć szybko podążymy do celu. No ale tym bardziej mnie zdziwiło to, jak oglądałem materiał na temat tego Boga Mitry, że jednak też miałem 12 apostołów, 3 dni po 3 dniach zmartwychwstał, już aż mi się zdziwiło to tak mocno, że
warto nieraz historię sobie przeczytać na nowo, takie mniejsze wątki, których nie było w szkołach, nie chcieli prawdopodobnie omawiać, albo że nie były jeszcze na nasz nie to poziom, tylko po prostu moment właśnie do omawiania dla nas młodych ludzi. A, tu już jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, jak tutaj wygląda to. Na pewno będą przeciwnicy, tym bardziej mamy miejsce zastrzeżone. Trochę jest tych przeciwników. Mamy też dwóch na górze. Uważajmy tylko. No właśnie już nas tutaj chce znaleźć, gościu. Ale myślę, że tego tutaj zaskoczymy i tamtego może uda nam się szybko w miarę zdjąć. Tam ci trzej śpią, jak widzimy. Więc powinno być tak w miarę szybko i skutecznie. Tutaj życzymy dobranoc, a ciebie szybko wyłapujemy. Bardzo ładnie dostał w główkę. No i teraz wystarczy tych zdjąć na dole tak naprawdę. Myślę, że każdego na razie ściągniemy. Gdzie mam kolejnych? Pomyślcie, ile to jest nauki strzelania, żeby tak strzelać celnie. Dobra, tu zejdźmy tu z ognia, bo pamiętamy, że ostatnio to się dla nas źle skończyło. I teraz się skupmy może na tym gościu. To jednak na jedne strzały go nie pozbędziemy się. No właśnie, ile lat nauki trzeba, żeby tak celnie, skutecznie strzelać do przeciwników, aby eliminować jednym strzałem. No, gdzie jest tamten w ogóle? Gdzie ty się, gościu, podziałeś? No, w sam raz, na skrytobójstwo. Tylko trafmy. Udało się, boom. Świątynia Mitry, tamtych chyba obudziliśmy samym upadkiem. Teraz się ich pozbędziemy trochę tak brutalnie. Ostatni został prawdopodobnie. Bardzo ładnie. Wszystkich tu się pozbyliśmy. Eliminacja bardzo skuteczna była. Pewnie coś tu na górze znajdziemy. Jedynie co widziałem tylko na dole, gdzie coś jest w podziemiach. Dobra, czyli schodźmy na dół. Zaraz się przekonamy, co tam znajdziemy. No i mamy przeszukać świątynię, kto stoi za zakonem. Prawdopodobnie nie uzyskamy żadnych imion, nazwisk. Nie wiem, czy w tamtych czasach jeszcze były już nazwiska, czy jeszcze nie. Ale na pewno imiona może były. Na razie wiemy też, że były przydomki. Pytanie też, czy ktoś tutaj może jest, przebywa w tej świątyni. W sumie nie powinien, bo nie mamy tutaj terenu zastrzeżonego. Ale dmuchajmy na zimno tak naprawdę. Wszystko może się okazać, że ktoś będzie. Tu nic nie ma. A nie ma nic, to ciekawe. Tu mamy jeszcze jedno miejsce, tu mamy jakiś liścik. Tools for surgeon, finally crafted. Like we found in the villa. And there's a letter here, arranging payment to a blacksmith. Nie liścik jednak, tylko ten kawałek ostrza. Stamtąd przyszliśmy. A tu mamy coś do przeczytania ogólnie. Rozkazy werbunkowe. Rozkazy werbunkowe strzałom. Aby dokonać przewrotu, musimy się wzmocnić. Zmobilizuj tych próżniaków z zachodniego targu, zwłaszcza łuczników. Potrzebujemy ich do obsługi tych balist, które tak przypadły ci do gustu. Wróć, gdy dasz znać, że ci się powiodło. Sterni. No dobra. Tu mamy chyba coś zablokowane, więc prawdopodobnie będziemy musieli się jakoś obejść. Tu próbowaliśmy, ale tu jeszcze nie próbowaliśmy tego przesunąć. Zobaczmy, co tutaj odkryjemy. Małą szparkę, no dobra. Jesteśmy w środku, tutaj coś znajdziemy? No nie. No szkoda, mogliby więcej tutaj jakichś fantów dla nas pokryć.
Tu mam jakieś rzeczy. Mam jakieś dzbanki do w ogóle pozbycia się. Jakieś trochę srebra nam wpadnie. Tu też zamknięte. A tutaj mamy już widzę na górze przejście. Otwórzmy to może pochodnie. Zastrzelmy to miejsce. No i teraz się podniesiemy tą pochodnię z powrotem. Poświecimy w niektórych miejscach. Może coś też znajdziemy na dole. A znajdziemy. Trochę mamy tutaj fantów. Tu mamy chyba rynsztunek jakiś. Zaraz dowiemy się, co dokładnie tu nam wyskoczy. Brytońska tarcza. Ciekawe. I pierwsze bogactwo mam tutaj zahaczone. Czy trochę zaraz dostaniemy poziom kolejny. Czy kolejne punkty mocy. Nie mogę przyzwyczaić się do tej pory, że nie dostaniemy tyle levelu, tylko po prostu punkty mocy do ulepszenia naszych umiejętności. No i właśnie weszliśmy, mamy te kolejne miejsca, które możemy zbadać. Messages between the Leech and the Compass. Healing, gutting. The Leech is a strange one, but the Compass calls to strikes. List od sternika. Rządca Drygr próbuje krzyżować nam szyki. Musimy czym prędzej się go pozbyć i uczynić z tego widowisko. Odrób mu głowę, jeśli chcesz, a oczy rzuć na pastwę rzecznych węgorzy. Sternik. Jego głowę i oczy zachowam dla siebie, bo bardzo przydadzą się w mej pracy. Jesteśmy tylko nędznymi zalążkami prawdziwych ludzi, ale wszystko da się ulepszyć odrobinę wysiłku i bólu. Pijawka. Jutro rano umówiłem spotkanie z Drygrem, by przedyskutować sprawę otwarcia portu dla frankońskich spółek handlowych. To będą jego ostatnie negocjacje. Miej na podręczu swoje narzędzia. Trzeba przynieść własne. Niech prowadzą was matka, ojciec i święty głos. Sternik. Tu mamy jeszcze jeden chyba list. Liber Antiu coś tam. Niech nasze nieszczęsne pochodzenie będzie znane. Jesteśmy instrumentami w rękach pradawnych bogów, odpadkami starożytnego świata, a jednak jesteśmy też nadzieją na erę odrodzenia. Niech nasze wielkie zadanie zostanie wysłowione. Jesteśmy pasterzami z woli naszych stwórców, opiekunami ich narzędzi. Jesteśmy nowymi panami stworzonego przez nich świata. No i widzicie, trochę jest tego czytania. No i tu chyba wszystko tak naprawdę. Możemy ewentualnie tu sobie otworzyć już drzwi. I podążyć na górę, zdać relację. Właśnie Stowę i Erkę na temat świątyni Mitry i tych trzech panów zakonu. Prawdopodobnie wszystko. Tu jeszcze chyba czegoś nie zgarnęliśmy, zaraz zobaczymy. No i mnie zastanawia, czy też na górze, jak teraz wyjdziemy, czy przypadkiem ktoś nie będzie nas czekał. Jeżeli tak, no to szykujmy się na walkę. Może też któryś z nich nam pomoże. Zaraz zobaczymy sobie tutaj naszym percepcją Odyna. No chyba nikogo nie ma, nawet nikt się na mnie nie wstał z martwych. Czyli w lewo mamy podążać, czyli w tą stronę. Na tych, którzy mają problem z nawigacją, bardziej wiele kobiet ma problem z nawigacją, ale warto też w ten sposób jakoś się uczyć nawigować, jak mamy gdzieś dostać się. Na pewno gdzieś tam, dobra. Teraz sobie jakoś tutaj wyznaczymy jakiś szlak do przejścia. A, tu mamy jakąś wodę. Zobaczmy, czy doskoczymy. Trochę się pospinamy i zaraz będziemy. Właśnie u tych dwóch gości. Mam nadzieję, jakoś się z kimś poukładamy na temat sojuszu. No i jeszcze byśmy sprawdzili tak naprawdę ten ekwipunek, który w ogóle zdobyliśmy, bo w ogóle wam go nie pokazałem i też sam go nie sprawdziłem, ale jestem ciekawy tak naprawdę. Mam go tutaj, brytońska tarcza.
przywraca cień zdrowia przy parowaniu. Korci trochę, korci, ale jednak nie założymy. Też mam coś na temat zakonu. Strzała. Okej, okay. I co tu mamy? A to akurat czytaliśmy, więc możecie ewentualnie sobie zobaczyć i sami jeszcze się razem zapoznać. A my podążajmy do nich. Zaraz dowiemy się, co oni nam powiedzą i co będziemy działać. It's worth knocking on a few doors. That's all I'm saying. Tigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in Lunden. Looks less like a meal for crows in here. Eivor, you bring good findings, I hope? A few sheets of vellum. Notes between members of a secret society. The Order of the Ancients, they are called. Order of the Ancients? Doesn't sound any bells in this head. What's the purpose? That would take some time to explain. But know this, that I am here to kill them. In London, it seems the compass is the head. The arrow and the leech are his hands. Pet names and secret orders. What a crock. Do we know anything we can act on? No i omówmy może od każdym z nich, bo chyba będzie taka możliwość. Więc zacznijmy od strzały, dowiedzmy się, co oni nam powiedzą. The arrow is a Dane, who has seen his share of battle. His name suggests he is an archer. I bet my knuckles he's the one sowing discord among the Danes that shelter in London. If it were me, I'd hide among my ranks, surrounded by other fighting men. The arrow has orders from the compass to recruit soldiers at a market in the west. I know the very place. No, dowiedzmy się na temat pijawki. The leech has need of flesh. Been looking for thralls, though I cannot say why. We found a number of dead down by the quays lately. But not thralls alone. Some of the missing we find again, in several places. Cut to pieces. Good lord, Erke. No i pora na sternika. The compass is a mystery. He is mentioned often, but there is little to go on. Said he was Frankie's captain, did you? To find him, we'd have to mark the ships that came and went along the Thames. Captains are a transient sort. It may be he's far away, keeping quiet. That may be, but would he scream if we cut off his hands? Oh, you've a filthy mind for strategy. We kill the arrow and the leech, then sit back and wait. Let the compass come to us. Dobre, w sumie pomysł na to, żeby dowiedzieć się, kim jest sternik. Let us not waste any more time. We'll find the arrow and the leech. Killing both should drag the compass back into port. So, I will catch you at the Western Market. Count on it. And I'll make for the keys. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name, and be protected by him. No i chyba... Tak, udało nam się chyba zakończyć to zadanie. Więc też zakończymy powoli ten materiał. Ale nie odchodźcie jeszcze od materiału. Bądźcie do końca. Właśnie zdobyliśmy dwa punkty umiejętności, które zaraz też wydamy. No i mamy zadanie strzała na celowniku. Eivor i Stowe z Ludeną nawiązują współpracę, by wytropić strzałę, czyli jednego z zakonu. Też mamy drugi questik, tak naprawdę chyba z Erkiem. Zbadać sprawę morderstw popełnianych przez krwiożerczą pijawkę. Więc mamy co robić na kolejne materiały. Mniej więcej mały ten obszar jest, a mamy tyle rzeczy do zrobienia. Tu mamy te właśnie dwa zadania. Dosyć blisko są siebie. Ja na przykład na miejscu sternika, gdybym mi wybijali ludzi, na chwilę bym odpłynął na dłuższą metę i dopiero za jakiś czas przypłynął dowiedzieć się, co się działo, a nie od razu mścił się. Więc trochę takie niedorzeczne. No i tutaj wydajmy te punkty, tutaj będziemy mieli w końcu 200 poziom mocy. No i to tak wyczyliśmy tutaj właśnie jedną stronę już, będziemy mieli to z głowy.
No i tak się zastanawiam, czy tutaj coś iść, czy jednak jeszcze może coś innego pójdziemy. Punkty mistrzostwa. Możesz inwestować swoje punkty mistrzostwa w węzły mistrzowskie, by podnosić statystyki wybranej gałęzi. No to ciekawe. Może uda nam się też to wydać, ale na razie nic nie ma takim, gdzie to będzie. Na razie wydajemy ten jeden punkt umiejętności. Tak się zastanawiam w ogóle, co tutaj wydać. Czy w jakieś kolejne drzewko konkretne, czy po prostu coś dalej tak łatać jakieś statystyki nasze. Bo mamy trochę tego, tych umiejętności mamy sporo takich ciekawych, tym bardziej w tym drzewku niedźwiedzia tak naprawdę. Tak te serce i Iduna też jest dosyć fajne przy dłuższej walce z jakimś trudniejszym przeciwnikiem. Może ten taranujący sprint byśmy może zahaczyli, tym bardziej, że mamy tutaj ogłuszenie. Albo wiecie co? Ostatnio mamy te topory, które zadają obrażenia do ognia i być może to wzmocnili tak naprawdę. To nie byłby głupi pomysł. No dobra, jeszcze mnie tutaj interesuje te mistrzowskie umiejętności i na razie nic tu nie widzę na ten temat. Trochę mnie to irytuje, bo nie wiem, co mam tutaj oczekiwać. A mamy nadal tu wykrzyknik, który mnie dosyć niepokoi. A jakbyśmy jeszcze raz tutaj weszli. O, dostaliśmy właśnie ten punkt mistrzostwa. No dobra, a teraz zetknijmy szybko. A widzicie, jednak to taka zmiana i wystarczy tylko wyjść i wejść i mamy to zaktualizowane. Mistrzostwo Wilka, widzicie, obrażenia dystansowe, odporne dystansowo, no i zdrowie oczywiście. Niedźwiedzie mamy obrażenia ataku wręcz, odporność, no i tak samo zdrowie. A kruka, skryte bójstwa, uniki, no i też zdrowie. Ale ja bym zainwestował może w niedźwiedzie, tak naprawdę na razie w tym kierunku idziemy. Więc bardziej by nam się na razie to przydałoby. No i tak naprawdę byśmy zakończyli ten materiał w tym miejscu. Tak więc jak wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, skomentowania odcinka. Danie mi znać, co wam się podobało, a co nie, a co wy myślicie o tych osobach. Oraz zasubskrybowanie kanału, aby być na bieżąco z dalszymi przygodami Eivora. A tak to obejrzycie może inne moje materiały, które zaraz wam się wyświetlą. A tak to widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczyska. Hej, hej.